witam bardzo serdecznie w Zamku Książ, witam bardzo serdecznie naszego znakomitego gościa. Ja tak sobie wczoraj myślałam, że kiedy Bolko I budował ten zamek, to dokładnie to jest taki dobry moment, ponieważ przechodził tutaj szlak bursztynowy, którym kupcy wozili naprawdę fantastyczne towary, a wśród nich słowiański jedwab, czyli len. I tak myślałam wczoraj o tym, jak pięknie historia zatoczyła krąg, jak pięknie historia nam wróciła do pewnego momentu, bo szanowni państwo, len dzisiaj też gości w Zamku Książ. Dzięki tym dwóm wspaniałym paniom, dzięki pani Esterze Grabarczyk, która u nas będzie miała swój drugi pokaz mody, tak. Dobrze mówię, oraz dzięki pani Kasi Niemierowskiej, które po prostu pewnego dnia przyszły do nas i powiedziały, mamy świetny pomysł i co z tym robimy, a co z tym zrobiły, drogie panie, i co z tym my zrobiliśmy, opowiedzą już same bohaterki dzisiejszego dnia. Spotkałyśmy się z Esterką i pomyślałyśmy sobie, że fajnie byłoby podzielić się naszymi pasjami, naszymi talentami. Pomyślałyśmy o kobietach. Naszymi modelkami w dzisiejszym pokazie, w dzisiejszym wydarzeniu modno-artystycznym nie są modelki, tylko są kobiety. Kobiety, matki, żony. I to powiedzmy dalej. Córki, jest jedna i córka z mamą. O właśnie, tak, córka. Tak. Tak, kobiety w różnym wieku, w różnym etapie swojego życia, ale potrzebujące również takiego artystycznego wsparcia. Esterka zajęła się modą, zaprojektowała piękne stroje z lnu. Z Andrzejem. Z Andrzejkiem, mężem, tak. A ja zajęłam się stroną muzyczną. Tak jak Kasia powiedziała, ona stroną muzyczną, ja stroną artystyczną, czyli biżuteria, torebki i odzież. Myśmy się spotkały jakiś czas temu i pomyślałyśmy sobie, że stworzymy coś fajnego, stąd projekt Słowiański Jedwab. On pierwszą odsłonę miał w zeszłym roku w klubie Apropos 9 maja. Słowiański Jedwab, len w innej odsłonie, pokaz modowy Maki. Wiedziałyśmy, że będziemy robić to dalej. Kolejne projekty, dlatego znajdujemy się dzisiaj w tych przepięknych wnętrzach zamku. Słowiański jedwab w len odsłonie 4,5 roku. Chciałyśmy przybliżyć len. Mamy niesamowite wsparcie zakładów lniarskich z Kamiennej Góry. Wszystkie projekty zaprojektowane na dzisiejszy pokaz pochodzą te tkaniny z tamtego zakładu. Chcieliśmy pokazać razem z Andrzejem, w jaki sposób można się bawić artystycznie tkaniną, jaką jest len. Wyrazimy to dzisiaj w pokazie mody, tak jak Kasia powiedziała, będą to kobiety, nietypowo rasowe modelki, dlatego że projekt niesie pewne też przesłanie. Chciałyśmy pokazać poprzez ten projekt taką integrację kobiet. Jeżeli będziecie państwo dzisiaj na pokazie, to ja proponuję porozmawiać z którąś z modelek i zapytać się, co im dał ten projekt. Myśmy z nimi ćwiczyły, były warsztaty, podniesienia samooceny. Wydaje mi się, w zasadzie nie wydaje mi się, mam nadzieję, że pokażemy, w jaki sposób te wszystkie panie, ćwicząc, przychodząc na próby, otworzyły się, bo przychodząc pierwszy raz na casting i potem ćwicząc, one były tak. A dzisiaj mam nadzieję, razem z Kasią, że one wyjdą tak. I my też. I my też. Zaczęło się przypadkiem, jak wszystkie ważne zdarzenia w życiu. Pani Esterka zwróciła się do mnie przez Facebook, przez maile, czy chciałabym uczestniczyć w jej pokazie mody, w pokazie mody jej kreacji oryginalnych, podkreśliła, lnianych, co już było pierwszym atutem, właśnie na pięknej scenerii na Zamku Książ. Więc oczywiście zgodziłam się z radością, ustaliłyśmy wszystkie warunki, daty, terminy i tak dalej. Później zadałam pytanie, czy mam być w jury, czy mam być przewodniczącą jury, na co ona mnie zawiadomiła, że mam być modelką. Więc spytałam, czy ona mnie już zna, czy mnie widziała, bo się boję, że inne modelki mają jakieś 50 lat do 60 mniej, 20 kilo mniej i 20 centymetrów więcej, ale właśnie uspokoiłem mnie, że chodzą na
najmłodsze, najstarsze. Ja jestem tym przykładem na jedną z tych najmłodszych. I w różnym wieku, różnej tuszy, różnego wzrostu panie, co mnie nie zachwyciło, dlatego że moda, która jest robiona na anoreksyczki, które są pod lotkami, właściwie przestała wszystkich na świecie bawić, teraz robimy modę dla prawdziwych kobiet. Więc bardzo mnie ten projekt ujął, tak jak wszystkie pomysły indywidualne, i z wielką radością w nim uczestniczę. I mam nadzieję, że to jest wprawdzie drugi pokaz, ale na pewno nie ostatni, bo mamy już wspólnych szereg pomysłów na różne następne. Dziękujemy serdecznie. Chciałyśmy w tym momencie podziękować osobom, które bardzo mocno nam kibicowały, które bardzo mocno nas wsparły w tym projekcie, bo tak jak powiem, pomysł to jedno, a realizacja to drugie. I sami, same tego byśmy nie zrobili, gdyby nie wsparcie osób nam bardzo mocno życzliwych. W tym momencie chcielibyśmy bardzo mocno podziękować gospodarzowi Zamku Książ, jakim jest pan prezes. Pan prezes również przyklasnął naszemu pomysłowi. Bardzo mocno pani Magdalenie Boch, która bardzo mocno nas wspierała i na każde, że tak powiem, może brzydko skinienie, ale telefonicznie była do naszej dyspozycji, ale również wsparcie mediów, wsparcie partnerów, no i wsparcie sponsorów.